dzisiejszej Ewangelii słyszymy drugi opis zmartwychwstania. Wczoraj podczas liturgii paschalnej słyszeliśmy wersję Marka. Dzisiaj o wydarzeniach paschalnych, o wydarzeniach pustego grobu opowiada nam Jan. W opisie janowym słyszymy, że zadziwione kobiety biegną i oznajmiają tę wiadomość, wiadomość pustego grobu najbliższym uczniom Jezusa. Jak się później dowiadujemy z opisu Ewangelii Jana, to wydarzenie jest przełomem w życiu dwóch najbliższych uczniów Jezusa, Jana i Piotra. Ten przełom polega na tym, że ten pusty grób pozwolił im zrozumieć Pisma. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii: dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma. Pusty grób Jezusa rozjaśnia im Pisma. Pusty grób pozwala zrozumieć uczniom, że Jezus naprawdę jest Mesjaszem, że Jezus jest wypełnieniem wszystkich wcześniejszych pism. Słowo dzisiejsze zaprasza nas do tego, abyśmy poszukali w naszym życiu wydarzenia, w którym możemy odkryć Jezusa jako naszego Zbawiciela, naszego Mesjasza. Dajmy się zaskoczyć Słowu. Naprawdę mogą to być przeróżne wydarzenia, ale w tych wydarzeniach poszukajmy Jezusa. Niech te wydarzenia znalezienia Jezusa w przeróżnych wydarzeniach naszego życia pozwolą nam dobrze świętować kolejny rok. Kolejny rok zmartwychwstania i prowadzą nas do kolejnej Paschy.